Smaczne, szybkie tanie gotowanie ze szczyptą humoru. Serdecznie witam Państwa na moim kanale Filmy Kulinarne. Dzisiaj zapraszam na boczniaki, grzyby szybko panierowane. Naprawdę fajna alternatywa zamiast mięsa. Warto spróbować. Zapraszam na film. Życzę przyjemnego, smacznego. Składniki na boczniaki panierowane. Tym razem będzie to szybki, łatwy przepis. Powinien potrzebować na 4-5 osób około 250 g grzybów boczniaków, które szybko należy opłukać. Nie należy moczyć. Do tego opanierujemy albo w bułce tartej, ewentualnie możemy użyć amarantusa ekspandowanego, tak zwanego dmuchanego, lub jakieś migdały czy sezam. Będziemy potrzebować jedno jajko i na taką ilość potrzebujemy jakieś 2 szczypty utartej gałki muszkatołowej, 2 szczypty utartego imbiru, jakieś 2-3 szczypty pieprzu prawdziwego, sól do smaku, olej, oliwa do smażenia. A jak przygotować grzybki do panierowania? Najlepsze będą grzybki takie nie za bardzo wyrośnięte, młode boczniaki, po prostu palcami takie rozdzielamy. I na pewno będzie teraz te nasze 250 g tych grzybów, na pewno na 4-5 osób starczy. I tak wszystkie nasze grzybki. Polecam ten sposób. Do końca będziemy wszystkie tak podzielić. Jak mamy już wszystkie nasze grzybki podzielone, to przyprawiamy sobie pieprze, ile tam lubimy, solą. Można też także tymianek. Granulowany czosnek, a kto lubi jakie przyprawy. I troszkę jeszcze wirku. Ja tu daję po jakieś 2 szczypty wszystkiego. Mamy już doprawione nasze grzybki. Tutaj mamy jedno wybite jajko z dużą łyżką zimnej wody, rozszczepane to wszystko. Przesypujemy to nasze grzybki do miseczki. Zalewamy to wszystko naszym rozszczepanym jajeczkiem. Należy to teraz wszystko wymieszać, nasze grzybki w miseczce, żeby trochę namokły w naszych jajeczkach. Jakieś większe jajko powinno nam starczy. I teraz wystarczy tylko to osypać tutaj bułką tartą. Najlepsze narzędzie to jednak jest ręka, czy tam jakimś czymś innym panierunkiem. I całość mamy już opanierowane i możemy sobie iść smażyć nasze grzybki boczniaki. Na suchą patelnię nalewamy sobie oliwy, olejek, smalcu, co tam lubimy, i wykładamy warstewkę naszych grzybów boczniaków. Można sobie też panierkę rozmaiczyć, czyli bułka tarta z czymś innym pomieszać i smażymy na 2 strony. Jak się zrumieni, jakąś szpatułką czy czymś przewracać na drugą stronę. Niektórzy mówią, że grzyby są bez wartości, no ale patrząc w średniowiecze, byli tak zwani pustelnicy, którzy się żywili tylko grzybami, jagodami, jakimiś korzonkami i byli później zdrowymi w miarę i mądrymi. Jakaś prawda w tym musi być. Grzyby mają jakąś sobie moc. Jak się posmaży, to jeszcze musimy poczekać, żeby przewrócić na mocno. Gotowe nasze usmażone boczniaki. Możemy zjeść z ryżem na sypko. Do tego jakieś buraczki zasmażamy, albo wszystkie dodatki, jakie lubimy. Naprawdę warto spróbować. Dziękuję Państwu za uwagę.
życzę smacznego i zapraszam na inne wątki.